działania, problem restrukturyzacji oświaty. Naszymi gośćmi są wiceprezydent Jolanta Gottwald i naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marek Kapica. Witam. Witamy serdecznie. Temat restrukturyzacji budzi wiele emocji, bardzo często negatywnych, wzbudzi opory, sprzeciwy itd. Dziś jest temat, żeby spokojnie to podsumować, przedstawić koncepcję i zamknąć. Temat nie zaczął się w piekarach, problem jest ogólnokrajowy i stąd pierwsze pytanie. Pan zajmował się tematem, przygotował materiał na ten temat. Jak wygląda temat oświaty, edukacji w skali kraju i jak to przekłada się na piekary śląskie? Miałem okazję do przemyśleń, kiedy byłem uczestnikiem drugiego kongresu zarządzania oświatą w Poznaniu. On miał miejsce w październiku bodajże. I tam spotkało się 1000 ludzi z całej Polski. Mówili właśnie na temat edukacji w naszym kraju. I to jeszcze w porównaniu z ościennymi krajami i z innymi krajami OECD. Po tym kongresie następujące wnioski mi się nasuwają. Jeżeli chodzi o poziom, tak zwany poziom nauczania w polskich szkołach, można powiedzieć, że nie jest on rewelacyjny, ale nie jest też tragiczny. Generalnie w teście kompetencji PISA, to taka organizacja badająca przepraszam, wiedzę uczniów z 29 krajów, najbogatszych krajów świata, Polska znalazła się na 21 miejscu. Na pierwszym Finlandia, na ostatnim Meksyk, ale za nami na przykład Stany Zjednoczone. Jest bardzo ciekawy materiał był to. I stąd też wniosek, że ten poziom nauczania nie jest rewelacyjny. Natomiast są takie głosy, że polska szkoła uczy dużo, za dużo wiedzy. Z kolei na przykład angielska szkoła przeszłaby na nowy system i w niej jest położony nacisk na przekazywanie umiejętności. Anglicy zazdroszczą Polakom wiedzy, Polacy zazdroszczą Anglikom umiejętności, a prawda jest pośrodku. Pytanie to jest o specjalizację i o to, jak bardzo mamy się specjalizować w swojej wiedzy, tak? Nie. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć rozsądną granicę, ile wiedzy i ile umiejętności. Jeżeli się przeholuje w jedną lub w drugą stronę, wtedy dziecko nie jest przygotowane do funkcjonowania we współczesnym świecie. Jeżeli tylko będzie miało umiejętności bez minimum wiedzy, będzie źle. Jeżeli będzie miało samą wiedzę bez umiejętności jej wykorzystania w konkretnych sytuacjach, też będzie źle. I wydaje mi się, że jakby Anglia i Polska w tej chwili stanowią dwa bieguny, a idealnym byłoby znaleźć sensowny środek. To jeżeli chodzi o poziom wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o uwarunkowania demograficzno-społeczno-organizacyjne, to cała Polska ma podobne problemy jak piekary. To po pierwsze, mocno widoczny spadek urodzeń w całej Polsce, który również w piekarach daje o sobie znać i w związku z tym pustoszejące szkoły. Szkoły są te same jakby, a coraz bardziej pustawe. Jeszcze nie całkiem puste, ale pustawe. Szkoła, w której uczyło się normalnych czasów 600 dzieci, w tej chwili liczy około 300 dzieci. Poza tym problemem jest baza. O ile szkoły współcześnie budowane, a buduje się ich niewiele, spełniają wymogi XX-XXI wieku, o tyle znaczna część bazy w całej Polsce to niestety pokłosie technologii komunistycznych i jeszcze budynki sprzed II wojny światowej. Długo nie remontowane. I to też jest problem ogólnopolski, który my widzimy w piekarach. I wreszcie kolejny problem, z którym się wszystkie samorządy borykają, to zbyt niska subwencja w stosunku do zadań oświatowych gmin. Krótko mówiąc, gminy do państwowej subwencji, czyli do państwowych pieniędzy, muszą coraz więcej dopłacać. To są problemy właśnie ogólnopolskie. Pytanie brzmi, czy gmina jest w stanie wytrzymać to dopłacanie, czy też jest pewna granica, której przekroczyć nie można? Teoretycznie może dopłacać bez końca, ale kosztem innych dziedzin. Kosztem służby zdrowia, kosztem opieki społecznej, kosztem infrastruktury miejskiej.
bo budżet niestety jest ograniczony z każdego roku. Jak sobie radzą z tym inne gminy? Jak to jest rozwiązywane w kraju? Zanim przejdziemy do tego, co robimy w Piekarach Śląskich. Więc większość gmin w kraju jest w podobnej sytuacji jak Piekary. To znaczy, budżet edukacji w całych budżetach tych gmin waha się w granicach od 30 do 50 nawet procent całego budżetu miasta. Są gminy, które poczyniły znaczne oszczędności i tam odbywało się to na drodze wieloletnich zmian, na drodze wieloletnich przemian mentalnościowych też. I taką gminą na przykład jest Koszalin, taką gminą jest Kwidzyn, gdzie udało się wypracować pewien schemat organizacyjny minimalizujący tę dopłatę do subwencji. Czyli co? W tej chwili nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo sam pobieżnie tylko przestudiowałem przykład kwidzyński, jestem w kontakcie z władzami tego miasta i czekam na ich odpowiedź, wtedy być może precyzyjnie mógł odpowiedzieć na to. Panie prezydencie, takie pytanko. Szukamy tych różnych pociągnięć. W mieście, w Piekarach już pojawiły się wcześniej pewne próby. Były łączenia klas, tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Część się udało, część się nie udało przeprowadzić. Teraz mamy nową koncepcję. Mam takie pytanie, czy macie Państwo jakiś plan całościowych zmian w oświacie, tudzież czy taki plan jest opracowywany, żebyśmy mogli powiedzieć na przykład, że w 2008 roku planujemy takie a takie posunięcia, 2009 takie a takie posunięcia, żeby ludzie wiedzieli, czego się spodziewać w przyszłości, a nie byli na przykład takimi decyzjami zaskakiwani. No ja myślę, że tą wstępną koncepcją, o której już wiele razy wspominaliśmy razem z panem naczelnikiem na licznych spotkaniach, czy to jest z radami pedagogicznymi, czy z radami rodziców i nie tylko z radą oświatową, no wydaje mi się, że już chyba społeczeństwo może stwierdzić, że otworzyliśmy się i szukamy współpracy, słuchamy przede wszystkim, słyszymy o różnych koncepcjach. Ja cały czas powtarzam na wszystkich spotkaniach, że jest to wstępna koncepcja. Jest to wstępna koncepcja reorganizacji, która na chwilę obecną jest niezbędna, jeżeli chodzi o Piekary Śląskie. Ta wstępna koncepcja zakłada przede wszystkim połączenie zespołu szkół nr 2 z zasadniczą szkołą zawodową oraz Miejskiego Gimnazjum nr 3 z Miejską Szkołą Podstawową nr 1. I tak jak wspomniałam wcześniej, nie została w tym momencie żadna procedura zachwiana, ponieważ my, zanim cokolwiek chcemy przedstawić Radzie Miasta, która, jak przypominam, podejmuje w tym momencie decyzję, i to Rada Miasta podejmuje decyzję, my jesteśmy od tego, żeby przygotować pewne wstępne koncepcje, które na bieżąco, jak Państwo sami zauważyliście, konsultujemy, rozmawiamy, nie unikamy trudnych pytań, staramy się na nie odpowiadać na wszystkie spotkania. Tak jak wcześniej wspomniał Pan Naczelnik, już gro miast i okolicznych, i nie tylko, również i w Polsce, już dokonało pewne posunięcia po to, żeby zminimalizować wydatki na edukację. Ja analizując, jeżeli chodzi o Piekary, tych wydatków do tej pory jakoś nikt nie starał się zminimalizować. Bo nie sztuką jest, właśnie tak jak Pan wspomniał, robić duże klasy i oszczędzać w tym momencie na uczniach, ponieważ nauczyciel w tym momencie, powiedzmy, ma mniej godzin ze względu na to, że są liczne klasy. Bardziej idziemy w tym kierunku i to powtarzałem już też wielokrotnie, żeby zminimalizować wydatki bardziej na budynki, ale nie na edukację. I chciałabym, żeby to jeszcze raz podkreślić, bo nie sztuką jest w jakiś sposób skrzywdzić kogokolwiek. Sztuką jest, żeby zminimalizować jakąkolwiek sytuację na terenie Piekar Śląskich dotyczącą edukacji. Chodzi mi teraz o jakość edukacji, o pracę dla nauczycieli, o pracę dla administracji i obsługi, a zrobić to tylko i wyłącznie ewentualnie właśnie kosztem tych budynków, o których wspomniał Pan Naczelnik. Budynków, które mają już ileś tam lat za sobą, gdzie wymagają określonych remontów. Wydaje mi się, że jest to wstępna koncepcja i cały czas jest dopracowywana. I to właśnie jest pytanie. Podkreśla Pani wielokrotnie, że jest to wstępna koncepcja, natomiast już się pojawiły głosy, klamka zapadła, ludzie się boją i tak dalej. Proszę mi powiedzieć,
Czy to jest tak, że już wiemy, co chcemy zrobić, czy teraz, po tych wszystkich konsultacjach i spotkaniach i rozmowach z nauczycielami, rodzicami, radnymi, dopiero tak naprawdę koncepcja zostanie opracowana, to znaczy o konkretny plan, który już będzie realizowany? Wie pan co, żeby rozpocząć rozmowy, trzeba było opracować wstępną koncepcję. Więc ta wstępna koncepcja nie jest nowością. Zresztą, jak państwo dobrze wiecie, już na temat zasadniczej szkół numer 2 i zasadniczej szkoły zawodowej bardzo dużo mówiono. To już chyba ponad rok temu, jak pamiętam. Również też była mowa na temat gimnazjum numer 3. Uważam, że w tym momencie, no, jeżeli by nie było wstępnej koncepcji jakiejkolwiek, jakiegoś projektu na przykład ze strony miasta, podejrzewam, że nie byłoby wtedy rozmów. Bo jak to wygląda? Jeżeli byśmy, powiedzmy, rozpisali referendum albo zapytali się mieszkańców na zasadzie, proszę państwa, znajdźmy teraz wyjście sytuacji i zaoszczędźmy na oświacie. To rozpoczęłaby się nie dyskusja, tylko bardziej każdy miałby swoją, ja tak powiem nawet coś dosadnie, no, bardziej przepychanka byłaby. Jeżeli jest już ta wstępna koncepcja, zauważcie państwo, co się dzieje. Społeczeństwo się już odnosi do tej wstępnej koncepcji, zakładając, że faktycznie, bo po tych spotkaniach mogę to powiedzieć, wszyscy przyjęli do wiadomości, że faktycznie, że tych dzieci rodzi się coraz mniej, że faktycznie na jakieś zmiany, jeżeli chodzi o edukację na terenie Piekar Śląskich, są niezbędne, ale teraz opierając się na tej wstępnej koncepcji, my słyszymy głosy, że tak powiem, od społeczności, czy to z rad rodziców, dobrze, czy to właśnie ze strony rad pedagogicznych, czy ze strony rady oświatowej, bo lepiej się konsultuje coś, mając już jakąś wstępną koncepcję, niż po prostu zadając w powietrze, że tak powiem, pytanie, co będzie i w jaki sposób zaoszczędzimy. Myśmy w taki sposób chcieli złożyć właśnie taką koncepcję na zasadzie oszczędności, jeszcze raz powtarzam, na budynkach, nie na ludziach, nie na dzieciach. Panie Marku, pan jest autorem tej koncepcji. Bardzo często nauczyciele, rodzice mówią, pomóżcie innych, zróbcie to inaczej, gdziekolwiek indziej, byle nie nas. Pytanie brzmi, jakie inne warianty pan rozważał i dlaczego wybrał pan właśnie taki wariant, jaki w tej chwili przedstawiamy do realizacji, jako, do zaproponowania jako ta wstępna koncepcja? Panie redaktorze, tu małe sprostowanie. Ja byłem autorem, przyznałem się do tego, ale nie tej koncepcji, ale tego pomysłu. Tutaj dwa rozgraniczenia. Koncepcja reorganizacji oświaty, ona nie tworzy się w tej chwili, ona już obejmuje działania, które zaistniały. Można do tych działań zaliczyć utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnych w Kozłowej Górze i w Dąbrówce i to jest sprawa zakończona. Ta koncepcja obejmuje również uchwały o zamiarze utworzenia trzech dalszych zespołów szkolno-przedszkolnych i elementem tej koncepcji jest również ten pomysł, o którym za chwileczkę tutaj powiem. Chcielibyśmy w tej koncepcji, padło tu słowo oszczędność, które jest bulwersujące z tego powodu, jak to można oszczędzać na oświacie. Chcielibyśmy nie prymitywnie oszczędzać, chcielibyśmy racjonalizować wydatki, wykorzystywać w pełni istniejące obiekty i przy zmianach, które jak zwykle niosą ze sobą pewne utrudnienia, oferować dzieciom coś lepszego niż dotychczas. Przykład. Przedszkole numer 14 w starej szkole, w tak zwanej starej szkole w Dąbrówce i szkoła podstawowa numer 16, trochę zaniedbana. Tworząc zespół szkolno-przedszkolny, stworzyła się nowa jakość, bo szkoła została wyremontowana, przedszkole zaadaptowane i tam po prostu te dzieci mają, no, na wyrost można powiedzieć, koniec XX wieku, czy też początek XXI wieku w sensie technologii i standardów. Dotyczy to również Kozłowej Góry, nie tylko Dąbrówki. I Kozłowej Góry. I w ten sposób myślimy, żeby zmieniać, ale przy okazji podnosić jakość, szczególnie bazy. Natomiast bazę, która jest w tej chwili istniejąca. Natomiast czy może mi pan redaktor przypomnieć Takie pytanie do tego pytania męża. Bo mówił pan, że ten pomysł połączenia zasadniczej szkoły zawodowej z zespołem szkół numer 2 w budynku bądź miejskiego gimnazjum numer 3 bądź miejskiej szkoły podstawowej numer 1 jest pana. Tak. Ale pół roku temu był taki pomysł, że szkołę zawodową przenosimy do zespołu szkół numer 2. To czyj wówczas był to pomysł i dlaczego on upadł? Niestety na to pytanie, czy to był pomysł, nie wiem. Mhm. Mogę powiedzieć, że po prostu, że to nie był mój pomysł.
Dlaczego upadł? Ja sądzę, że on w tej chwili dalej może być rozważany jako wariant pewien. Ja natomiast wymyśliłem coś, co by pozwoliło zminimalizować właśnie skutki społeczne. Nie chcemy, słyszałem gdzieś, że w momencie, jeżeli my będziemy likwidować poszczególne szkoły, na Szaleju będzie pustynia edukacyjna. Wobec tego ja nie chciałbym, żeby na Szaleju była pustynia edukacyjna. Ale mieszkańcy Brzeźni chcieli mieć też własną szkołę w własnej dzielnicy, ona gimnazjalną na przykład. Tak, przy czym to nie jest szkoła, własna szkoła to jest na pewno szkoła numer 14 i 15, bo tam chodzą mieszkańcy Brzeźni. Natomiast szkoła, zespół szkół numer 2 jest własna w sensie ośrodek kulturalny. Natomiast nie w sensie docelowa szkoła mieszkańców Brzeźni, bo mieszkańców Brzeźni w tej szkole jest pewnie jakiś procent, ale nie sądzę, żeby on był dominujący. No myślę, że jest dominujące, że jednak ten odsetek uczniów z Siemianowic... Możliwe, nie, tego nie sprawdzam. Ale to nie jest sprawdza. W momencie, to nie jest miasto Brzeźni, no nie jest miasto Piekary Śląskie, to jest... Tak, ale wróćmy do tej koncepcji połączenia tych konkretnych szkół. Rodzice zawsze powiedzą, łączcie kogoś innego. Dlaczego właśnie te szkoły będziemy łączyć, a nie inne? Bo pan to rozważał, to jest pana pomysł i tu jest pytanie właśnie, dlaczego takie szkoły łączymy, a nie inne? Często pojawia się hasło, łączmy gimnazję albo inną szkołę. Wybrał pan ten wariant, czyli musiały być jakieś przesłanki właśnie ku temu. Są to szkoły w dosyć bliskim sąsiedztwie i są to szkoły dzisiaj stosunkowo mało liczne. Przy opracowaniu... Mówimy o gimnazjum i podstawówce. Tak. Przy opracowywaniu koncepcji oczywiście nie brałem pod uwagę mechanicznego połączenia tych szkół, ale takie połączenie, które by pozwoliło dostosować liczbę dzieci do możliwości budynku jednego albo drugiego. W związku z tym ilość uczniów w tych szkołach była dla mnie dosyć istotna. Można zastanawiać się nad połączeniem innych szkół, w piekarach również. Robimy to. Nie robimy w sensie aż tak precyzyjnych, powiedzmy sobie może precyzyjnych, czasochłonnych wyliczeń, jak to w tej chwili robimy w przypadku tych dwóch szkół. Można sobie wyobrazić połączenie innych szkół, ale to nie jest znowu mechaniczne działanie, bo inne szkoły mogą już być w tej chwili po prostu zagospodarowane, wypełnione i nie da się ich połączyć z tego powodu, że już są jakby wypełnione dziećmi lub instytucjami. Ale nie można wykluczyć, że pojawi się też w którymś momencie koncepcja połączenia oprócz tych szkół, o których w tej chwili mówimy, jakichś innych? Oczywiście. Tego nie można wykluczyć. To będzie na bieżąco ludzie informacje. Będzie zależało od sytuacji, która tak jak życie się zmienia, bo tutaj sytuacja w szkołach zależy przede wszystkim od demografii. No i od woli rodziców. Wyobraźmy sobie wejście na przykład w życie zapowiadanego przez Platformę Obywatelską Bonu Oświatowego. Sytuacja będzie jeszcze inna. Pani prezydent, ja mam takie pytanie. Jest pani po spotkaniach z mieszkańcami, różnie to wygląda. Nie boi się pani, że zostanie pani zapamiętana jako ta niedobra, która wprowadziła tyle zmian? Czy też może te zmiany, które teraz wydają się mieszkańcom niedobre, z perspektywy czasu dostrzegą ich plusy? Wierzę w to. Wierzę w to, co pan dyrektor powiedział, że jeżeli faktycznie jakakolwiek koncepcja wstępna, cały czas zaznaczam, będzie prowadzona i jeżeli ona będzie w taki sposób realizowana, w jaki sposób są nasze założenia, tylko i wyłącznie z dobrym dla uczniów, dla rodziców i nauczycieli, to oczywiście, że zakładam, że to będzie dobre wspomnienie na mój temat. I tylko i wyłącznie pod tym kątem staram się wykonywać swoją pracę z założeniem, że jakiekolwiek działania, które będą podejmowane, a proszę Państwa, każda nowość, każdy projekt, obojętnie jakie to by były przesłanki, zawsze będzie w tym momencie jakiś dystans do tego projektu. My się po prostu generalnie boimy jako społeczeństwo jakichkolwiek zmian. Mamy coś takiego w sobie zakodowane, że ja tak jak chyba wspomniałam nawet na którymś spotkaniu, że sama kiedyś uczestniczyłam właśnie w połączeniu szkół jako nauczyciel, więc bardzo dobrze znam tą sytuację jako nauczyciel i na czym to właściwie polega, to był strach w moim przypadku jako nauczyciela przed czymś nowym, co to będzie, jak to będą uczniowie, co będzie z moją pracą i tak dalej. Oczywiście doszło do połączenia tej szkoły i powiem Państwu, że po czasie
ale to trzeba było trochę czasu, 2-3 lata, można było, mogę to powiedzieć, że faktycznie to było dobre posunięcie. To było dobre posunięcie, no ale tak jak każda zmiana, no, my się generalnie obawiamy. O co się obawiamy? O nasze dzieci. Przede wszystkim o nasze dzieci. Edukacja to jest bardzo ważny element naszego życia. Albo my się uczymy, albo uczymy kogoś, albo nasze dzieci się uczą, albo nasze wnuki się uczą. Zawsze ktoś gdzieś tam w rodzinie się uczy. Edukacja jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o dzieciaki, ze względu na to, że po prostu kształcimy przyszłe pokolenia. I tu się zawsze pojawia pytanie, to dlaczego szukamy oszczędności w oświacie, a nigdzie indziej? Panie redaktorze, trzeba jeszcze pamiętać to, o czym powiedział właśnie pan naczelnik przed chwilą, że oprócz edukacji, ja też to już wiele razy powtarzam, dlaczego mówię tak, no bo na tych spotkaniach, które pan zresztą też również no, miał przyjemność uczestniczyć, wiele razy to wtedy powtarzamy, że oprócz tego jeszcze jest służba zdrowia, z której też korzystamy. Oprócz tego jest pomoc społeczna. Oprócz tego jest naprawdę wiele innych działek, które wymagają również reorganizacji. I nie, ta reorganizacja nie polega na tym, że my, proszę zauważyć na przykład, co zakłada ta koncepcja. Ona nie zakłada likwidacji czegoś, czego się najbardziej w tym momencie boimy. Boimy się zamykania, boimy się zwolnień, boimy się w tym momencie, że ktokolwiek zostanie bez pracy lub nasze dzieci zostaną skrzywdzone. Mając na uwadze właśnie te wiele spotkań, które mamy już za sobą, na pewno wszystkie sugestie staramy się w tym momencie ująć oraz przekazać Radzie Miasta. Każda koncepcja będzie wzięta pod uwagę. W tej chwili pan naczelnik razem z wydziałem jest na etapie przygotowywania dokumentów, materiałów dla radnych. Także to nie jest na takiej zasadzie, że to już jest sprawa zamknięta, że wszystko zostało przesądzone. Bo te spotkania w tym momencie nie miałyby racji bytu. Ja mam takie inne, nie może, przepraszam, mogę uzupełnić wypowiedź? Pan powiedział, dlaczego się oszczędza na oświacie, oszczędza się na wszystkim. I teraz, będąc na tym kongresie zarządzania oświatą, spotkałem się z badaniami amerykańskimi, ciekawymi. I może w tej chwili zacytuję profesora Jeżowskiego, który tam miał prezentację. On powiedział w ten sposób, liczna grupa ekonomistów podważa sens inwestowania w wybrane nakłady edukacyjne. Erik Hanuszek od lat wykazuje, że choć w Stanach Zjednoczonych wielkość klas rocznie maleje, a kwalifikacje nauczycieli są coraz wyższe, to wyniki uczniów uzyskiwane ze standaryzowanych testów są podobne, a może nawet nieco gorsze. Polskie badania, Antoni Jeżowski podsumowuje tak. Wyniki badań nie wskazują jakiejkolwiek zależności między nakładami na oświatę ze środków publicznych liczonych w wydatkach na jednego mieszkańca, a uzyskiwanymi przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wynikami podczas egzaminów zewnętrznych. Krótko mówiąc, utrzymanie ucznia w Piekarach Śląskich średnio wynosi ponad 4000 zł roczne. Są szkoły, w których utrzymanie wynosi 700, ale są też szkoły, w których wynosi ponad 5000 rocznie na każdego ucznia. Można się zastanowić, czy wyniki na egzaminach, które są obiektywne, poprawią się, jeżeli w tego ucznia zainwestujemy 8000? Amerykańskie badania dowodzą, że nie. Wobec tego, to nie jest oszczędzanie i odchudzanie oświaty. To jest pytanie, jak daleko nakłady na oświatę mogą wzrosnąć i czy to ma sens przekładający się na wyniki egzaminów. Ja jeszcze, jeśli można, dwa zdania, bo pan redaktor zapytał się również wcześniej, jeżeli chodzi o edukację na terenie Piekar Śląskich. Analizując pewne rzeczy, można by było stwierdzić jedno, że ja nie pamiętam, żeby tutaj na terenie Piekar Śląskich doszło do jakiejkolwiek likwidacji. Z tego co wiem, to pan naczelnik wspomniał o likwidacji szkoły podstawowej numer 7. Proszę zauważyć, że od momentu wejścia reformy, jeżeli chodzi o Piekary Śląskie, zostały przekształcone owszem szkoły podstawowe w gimnazja, ale tak naprawdę zasób budynku pozostał ten sam, gdzie w miastach ościennych już przez te no, ładne parę lat dokonano pewnych zmian w oświacie i w jakiś sposób starają się robić te zmiany bardzo sukcesywnie. I wydaje mi się, że można by było właśnie, no, że pewne rzeczy już wcześniej można było zrobić bardziej sukcesywnie, jeżeli chodzi o oświatę, a nie doprowadzać właśnie do takiego stanu, który jest w tej chwili. Nie mam tutaj przy sobie tych danych, ale no, niektóre już pamiętam, że tak powiem, mówiąc wiele razy
na tych spotkaniach. Proszę Państwa, no, jak uczestniczyliście też w tych spotkaniach, no przecież przypominamy sobie, jeżeli chodzi o budżet, który jest na oświatę przeznaczony. Przecież zaczynało się od 46 milionów, jak się nie mylę, w 2004 roku, w tej chwili na 2008 jest 51 milionów. No to samo przez się mówi, a subwencja, która zaczynała się od 26, to w tej chwili jest planowana na rok 2008, będzie 29 milionów. Więc może co się dzieje, po prostu te dane zaczynają się rozjeżdżać w jakiś tam sposób. I tutaj jest sztuką w tej chwili, cały czas o tym staramy się pamiętać, że i mówić non-stop, że nie sztuką jest non-stop dawać w jakimś momencie na budynki, na remonty, tym bardziej, że te budynki, no niestety, ale nie robią się coraz młodsze, one się robią coraz starsze. I tu właśnie mam pytanie. Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili w tej chwili, koncepcja została zaakceptowana w takim kształcie, jakim w tej chwili mówimy, co więcej, połączenie zostało dokonane i chciałbym, żeby mi Pani powiedziała w tej chwili, czego mogą się spodziewać rodzice, jak będzie wyglądało zespół szkolno-gimnazjalny, jak ten zespół szkolno-gimnazjalny będzie wyglądał, w sensie, co się zmieni w szkole. Ponieważ te szkoły na dzień dzisiejszy, wiemy, to żadna tak naprawdę, nie spełnia warunków i wymagają pewnych zmian. Czy te zmiany zostaną zrobione i w związku z czym, bo na tym mają zyskać uczniowie, jak rozumiem, jak będzie wyglądał ten zespół szkolno-gimnazjalny? No, to jest to tak zwane gdybanie, które Pan w tej chwili na przykład no, sugeruje, ale jak najbardziej nie ma problemu. Jak już wspomniałam wcześniej, ufam intensywnie. Taki wariant optymistyczny po prostu przyjmijmy, prawda? W służbie zdrowia notorycznie mówi się o tym, jak będziemy mieć piekarę Gleśną Górę, pokazuje się wizualizację szpitala, pokazuje się, jak to będzie wyglądało. Kiedy, no nie wiadomo, jak się uda. Teraz proszę powiedzieć, jak się uda, to jak będzie wyglądał ten zespół? Może tak, jestem optymistką, ale zarazem również i realistką. I tak jak znowu powiem, że na wielu spotkaniach zostało to już mówione, że to uchwała, która będzie zaproponowana, najpierw będą to wstępne koncepcje. W tej chwili pod wpływem również właśnie tych rozmów, które zostały przeprowadzone, będą opracowywane i są w tej chwili w trakcie materiały dla radnych. Jeżeli będzie to, jak Pan powiedział, uchwała intencyjna zostanie przyjęta prawie tej koncepcji, która została przez nas w jakiś tam sposób zaproponowana, to proszę Państwa, przede wszystkim sobie trzeba jedno powiedzieć. To wcale nie znaczy, że to jest połączenie nagle dwóch budynków. O, Miejskie Gimnazjum nr 3 idzie do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 lub na odwrót. To nie tak, to nie jest mechanizm automatu. To powinno być to, co Pan powiedział przed chwilą. Przygotowane budynki, czyli obojętnie, czy to będzie Miejskie Gimnazjum nr 3, czy to będzie Miejska Szkoła Podstawowa nr 1. I co mamy sobie wyobrazić? Na przykład, mówię na zasadzie wyobraźni. Powiedzmy, że mogą być dwa warianty. Ja na przykład spotkałam się z takimi sugestiami ze strony rodziców, że zacznie się mieszanie dzieci. No wiadomo, to są obawy, ja je wiele... 8-16-latek, jedna toaleta. Tak, wiele razy, bo rozmawiam z ludźmi. Jeden korytarz, bo toaleta na przykład jest, na dzień dzisiejszy jest jedna w piwnicy. Dokładnie, mówi Pan w tej chwili o Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1. No nie dopuszczam tego wariantu, o którym Pan w tej chwili wspomniał, żeby to w taki sposób wyglądało, żeby była jedna toaleta, w której spotyka się 6-latek oraz 16-latek. Jeżeli uchwała intencyjna jest po to, żeby cokolwiek przygotować, żeby dobrze przygotować, żeby w taki sposób przygotować, żeby właśnie nie było tej jednej wspólnej toalety, żeby nie było mieszania się uczniów. Jeżeli chodzi o Miejską Szkołę Podstawową nr 1, tam jest taki budynek, że tak naprawdę można go nawet oddzielić, bo tam kiedyś, z tego co pamiętam, coś Pan naczelnik przekazał, informacje były nawet dwie szkoły w jednym budynku. Więc to nie jest powiedziane w tym momencie, że to będzie zaraz mieszanie się uczniów. Oczywiście, że są obawy i na pewno nie zostaną podjęte żadne działania, jeżeli nie będą przygotowane odpowiednio do tego budynki. Też wiele razy się spotykam z pytaniem, no dobrze, tutaj 300, tam 300, 600, 700, 800 uczniów, że cofamy się powiedzmy 10, 20, 30 lat wstecz. Nie, proszę Państwa, nie cofamy się wstecz, bo to nie będzie tak, że będzie wrzucone tu 400 uczniów, tam 400, tworzy się molo 800. Nie, to jest już opracowywane też również przez Wydział, czyli zmiana rejonów automatycznie. To jest również, trzeba pamiętać o tym, to jest odejście w tej chwili również na przykład trzeciej klas gimnazjalnej, to jest odejście szóstej klas również ze szkoły podstawowej nr 1. Nie można brać w taki sposób, że aha, w tej chwili powiedzmy w gimnazjum jest 300, nie pamiętam tej chwili danych, 360 na przykład dzieci, w szkole podstawowej nr 1 jest powiedzmy 350, no to sobie to dodamy automatycznie, wychodzi 710. No to jasne, no to ktoś pomyśli, no w ogóle
niemądrzy ludzie. Dokładnie, no bez sensu zupełnie, bo to nie na tym ma polegać ta wstępna koncepcja, dlatego cały czas na ten temat staram się... Ja zapytam inaczej. Czy to znaczy, że jak się uda, to zespół szkolno-gimnazjalny będzie piękną szkołą, pomalowaną, z ładnymi klasami, ślicznymi toaletami, kafelkami, prysznicami, po termomodernizacji. Czy my idziemy w tą stronę? Czy mówimy o remontach doraźnych, a potem się zobaczymy? Wie pan co, no na pewno nie zrobi się cudu w ciągu powiedzmy 6 miesięcy, bo mówię o tym cudzie, o którym pan w tej chwili wymienił, czyli termomodernizacja, wymiana wody. Cuda mają się zdarzać. Już momencik wani naczelniku, nie, spokojnie, na pewno będzie przystosowana szkoła i na pewno szkoła na tym nie straci, więc na pewno w tym momencie i klasy będą przygotowane, jeżeli faktycznie będzie dochodziło do rozważania tej koncepcji przez radnych, i klasy będą przygotowane, i toalety, i jeżeli chodzi o przygotowanie szkoły, na pewno będzie w taki sposób to zrobione, że no, nikt nie dopuści w tym momencie do połączenia szkół w dniu 1 września, żeby no, nie było tam przygotowanej szkoły. Oczywiście, że idziemy w dalszym ciągu w remonty, czyli zakładamy wymianę okien, zakładamy oczywiście, pamiętam też, chyba malowanie tam też auli było w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1, także to jest ciąg, wymiana okien na przykład w gimnazjum nr 3. Już się na dzień dzisiejszy odbywa wymiana dachu w MSP nr 1. Też słyszałam głosy, że o, bo remonty i one są niepotrzebne. Nie, proszę Państwa, te remonty są bardzo potrzebne, bo nikt nie zakłada, że w tej chwili te budynki no nie będą służyły edukacji. Oba budynki mają służyć edukacji, mają służyć no, naszym uczniom, naszym dzieciom. To jest takie pytanie też na stronie rodziców, czy te wliczenia dotyczące remontu, wiadomo, że to jest długa procedura i to trochę trwa, czy one nie powinny jakoś wstępnie już być obliczone? Bo na przykład nagle się okaże, że przeniesienie zespołu szkół nr 2 jest bardzo kosztowne ze względu na pracownię, która się tam znajduje. I chociaż pomysł jest dobry, to przerośnie możliwości. Oni już obliczyli, że tam zainstalowanie takiej nowej pracowni to jest koszt rzędu 80 tysięcy złotych. To pamiętam nauczyciele, bo również na Radzie Pedagogicznej podnosili właśnie te koszty. My na przykład na pewno będziemy to również analizować ze swojej strony. Też był taki powiedzmy zarzut w cudzysłowie, bo ja to przyjmuję jako zarzut w cudzysłowie, że nie mamy w tej chwili obliczonych kosztów dokładnie przeniesienia jednej szkoły do drugiej. Proszę Państwa, nie można pewnych rzeczy zrobić. A dlaczego? Dlatego, że to musi być projekt. Za projekt co? Należy zapłacić. Prawda? Jeżeli my jesteśmy w tej chwili w fazie koncepcji wstępnej, to my możemy tylko podawać dane szacunkowe. Czyli opierać się na tym, ile kosztuje w tej chwili utrzymanie budynku, ile ewentualnie no, trzeba włożyć w remonty danych budynków, co ewentualnie musi być zrobione w danym budynku jeszcze w przyszłości. Ale nie możemy dokonywać w momencie dokładnych wyliczeń i dać polecenia dokonania na przykład projektu przeniesienia. Bo jeżeli na przykład przez Radę Miasta nie zostanie przyjęta żadna koncepcja albo inna koncepcja, to wtedy spotkamy się znowu z zarzutami, że pieniądze, które są no, nasze piekarskie, zostały wrzucone w błoto. Jeżeli mogę dodać, tutaj sporządzenie projektu i kosztorysu, który jest w miarę precyzyjny, na różne obiekty, to w tej chwili wydatek rzędu od 10 do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ale dajmy na to, że radni podejmą tą uchwałę intencyjną i potem ten projekt zostanie wykonany, kosztorys będzie i się na przykład okaże, że koszt przeniesienia zespołu szkół nr 2 jest olbrzymi, w ogóle jest nieopłacalny i wtedy też są to pieniądze wydane, właściwie rzucone w błoto. Można w ten sposób myśleć, ale samo sporządzanie projektu kosztorysu wyprzedza tak zwana koncepcja tego remontu, za którą już odpowiada architekt. Ona nie jest jeszcze tak kosztowna. I na tym etapie architekt przed wykonaniem projektu może już bardziej precyzyjnie niż my w tej chwili określić te koszty. I wtedy można podjąć decyzję. Innymi słowy, mamy wstępną koncepcję, mamy założenia, dopracowywana, zatwierdzona przez radnych, a dopiero później będą konkrety i szczegóły. Wiele pytań na dziś, bo temat budzi obawy, przygotowali nasi czytelnicy i widzowie, w związku z czym w tej chwili krótka seria pytań, być może częściowo gdzieś tam się powtarzają, ale myślę, że krótko i treściwie możemy spróbować na nie odpowiedzieć. Reforma z 1998 roku zakładała oddzielenie gimnazjum od szkoły podstawowej. Czy dziś łączenie tych szkół jest odwracaniem sensu reformy sprzed niecałych 10 lat?
No to można zadać pytanie w drugą stronę, czy reforma właśnie sprzed 10 lat miała sens i czy w tej chwili można powiedzieć, czy się sprawdziła? Jeżeli byśmy w taki sposób zadali pytanie, to podejrzewam, że w dużej mierze uzyskalibyśmy odpowiedź, że nie sprawdziła się tak do końca. Bo założeniem reformy sprzed 10 lat było to, że oddzielało się na siłę gimnazja od szkół podstawowych. Pan zapewne jest, no może nie pamięta, bo jest pan bardzo młodym człowiekiem, więc wtedy faktycznie wyglądało to w taki sposób, że no budynek szkoły podstawowej musiał być osobno, gimnazjum musiało być osobno. Co się dzieje w chwili obecnej? Proszę zauważyć, coraz więcej tworzy się zespołów właśnie podstawówka gimnazjum, ponieważ już w tej chwili no, zaczęto w jakiś sposób, nie my jako piekary, ale już w jakiś sposób zaczęto patrzeć na to w inny sposób ze strony ministerstwa, kuratorów oświaty, że może jednak ta reforma tak do końca nie była aż tak przemyślana. Zresztą wiele razy słyszymy to w telewizji, jeżeli chodzi o gimnazję. Jeśli mogę jeszcze dołożyć tutaj, my nie chcemy antyreformy wprowadzać w piekarach i łączyć wszystkich gimnazjów z podstawówkami, to tylko tam, gdzie to jest ekonomicznie uzasadnione. Tym bardziej, że w tej chwili właśnie są już tego typu możliwości. Tych możliwości po prostu nie było. Dlaczego nie łączyć szkół o podobnych profilach wiekowych, czyli gimnazjum z gimnazjum, podstawówki z podstawówką, ewentualnie gimnazjum z liceum? Mogę tutaj odpowiedzieć. Można łączyć ze sobą różne typy szkół. I tak na przykład szkołę podstawową z gimnazjum można łączyć. Można łączyć gimnazjum ze szkołą ponadgimnazjalną. Natomiast nie da się ze względów prawnoformalnych łączyć tych samych typów szkół, czyli podstawówka z podstawówką. W tym momencie od strony formalnej mamy do czynienia nie z łączeniem, tylko z likwidacją po prostu jednej placówki. Ja tak przepraszam, bo tak jeszcze dołożę tutaj. Zresztą to też wyniknęło w Miejskim Gimnazjum nr 3, gdzie po prostu jeden z rodziców właśnie taką koncepcję złożył, żeby połączyć gimnazja i wręcz poprosił nawet pana naczelnika, był to pan Cisek, żeby ta koncepcja była w jakiś sposób opracowana przez wydział. Tym bardziej, że łączenie gimnazjum, to teraz wspomniał pan naczelnik, to jest po prostu likwidacja. Ale jeżeli na przykład w jednej szkole mieściłoby się, nie wiem, to połączone gimnazjum numer 2 i 3, czy to jest jakaś różnica dla tych nauczycieli, dla dyrekcji, dla uczniów? No bo to jest fizyczna nazwa likwidacja taka straszna, ale generalnie tak naprawdę mówimy o połączeniu tych szkół. Wie pani, od strony formalnej jest to różnica, a z tej strony formalnej wywodzą się konkretne potem zagrożenia dla ludzi. Socjalne, dla nauczycieli. Nie, to wygląda. Bo termin likwidacja pociąga za sobą możliwość zwolnień. I w tym momencie, formalnie likwidując szkołę, trzeba przewidzieć wszystkie konsekwencje wynikające z przepisów z Karty Nauczyciela i z ustawy o systemie oświaty. Mówimy też o pracownika administracji i obsługi. Tak. Czyli tak. Nie ma ochrony po prostu. Nie ma czegoś takiego jak przeniesienie w ramach kodeksu pracy, artykuł bodajże 23 prim. Tego nie wolno stosować. Trzeba ludzi zwolnić formalnie. Zatrudnić na nowo. I zatrudnić na nowo. A to w tym momencie jest stres znacznie większej opory. Pytanie kolejne. Chociaż jest to, jak to się mówi, do zrobienia jak najbardziej. Jest to na pewno jakieś ryzyko dla ludzi, ale nikt już w tym momencie no, nie zmusi dyrektora danej placówki do zatrudnienia nauczyciela. W czasie reformy wprowadzającej gimnazjum w Kozłowej Górze mieszkańcy chcieli połączyć podstawówkę z gimnazjum i wtedy nie było na to zgody. Pamięta pan tą sprawę? Pamiętam, że byłem wtedy bodajże dyrektorem szkoły. Nie było to możliwe wtedy ze względów formalnych, prawnych. Wczesny etap reformy zakładał zdecydowane oddzielenie tych dwóch jednostek. Czyli trzeba by było sobie wyobrazić, że w szkole w Kozłowej Górze trzeba wybudować ścianę oddzielającą od uczniów podstawówki, od gimnazjum. Z czasem reforma ewoluowała, że tak powiem, i w tej chwili, to nie jest powiedzmy sobie nasz przykład piekarski, ale inne gminy przerobiły to. Jest to już możliwe. Jest to możliwe również ze względów formalno-prawnych. Przepisy się zmieniły w tym czasie. Okej. Okay. Jak dziecku w połączonych szkołach coś się stanie, to kto weźmie za to odpowiedzialność? Zawsze dyrektor. A kto bierze odpowiedzialność normalnie? No, i nauczyciel. Nas, no przecież to nie muszą być szkoły połączone. I to nie ma większego znaczenia. Jeżeli będzie dobrze przygotowany, to odpowiedzialność każdy nauczyciel. I ja byłam nauczycielem, pan Marek był nauczycielem. I czy to była szkoła połączona, czy to była normalna szkoła pojedyncza, czy to będzie obojętnie jaka szkoła, to pracując, to zawsze jest.
wchodząc do autobusu mamy ryzyko. Czy ktoś bierze odpowiedzialność? W szkole podstawówce kończąc gimnazjum ryzyko jest, większe. I stąd następne pytanie internautów. Czy jesteśmy w stanie naprawdę oddzielić w szkole dzieci tak, żeby ten 8-latek, o czym już mówiliśmy, nie spotykał się w toalecie, w podwórku czy na schodach z 16-latkiem? Więc można sobie wyobrazić w przypadku szkoły podstawowej numer 1 wybudowanie ściany w połowie szkoły. Ta ściana była kiedyś faktem w momencie, kiedy tam funkcjonowały szkoła podstawowa numer 1 i szkoła podstawowa numer 3, mechanicznie oddzielone. Ale nikt nie zagwarantuje, że te dzieci się na pewno nie spotkają się w ubikacji, bo w tym momencie, biorąc pod uwagę szkołę numer 1, uruchamiamy drugą ubikację specjalnie dla gimnazjum równorzędną i nawet więcej ubikacji, bo w tej chwili tam więcej ubikacji się uruchamia. Natomiast nikt nie zagwarantuje, że się nie spotkają na podwórku. Ja może inaczej zadam pytanie, czy 18-latek, czy 16-latek nie spotka się na ulicy z dzieckiem 6-letnim po południu, tym bardziej zakładając to, że jak Państwo wiecie, że MSP numer 1 chodzą uczniowie, którzy najczęściej kończą tą szkołę w wieku, wiadomo, 13 lat i najczęściej wybierają miejskie gimnazjum numer 3. Czyli są to rodziny, są to koledzy z podwórka, najczęściej są to nawet czasami rodzeństwa. No oczywiście, że nie zakładamy takiego wariantu, żeby się cokolwiek złego działo. No nie może to być w ogóle podstawą takiej koncepcji. Okay. Ta koncepcja nie miała po prostu racji bytu. Ale jeżeli chodzi o obawy, jak najbardziej je podzielam, bo każdy, tak jak powiedziałam, każdy się boi. O której godzinie będzie się zaczynać lekcja pierwsza i ostatnia? Tu chyba internauci pytają, czy będzie system zmianowy w szkole. Może godziny nie będziemy podawać, bo to nawet jak jest system jednozmianowy, to godziny ulegają różnym zmianom, bo jest 8, 9, 10, ale chodzi o pierwszą zmianę. Zakładamy tylko i wyłącznie pierwszą zmianę. Myślimy dalekowzrocznie odnośnie edukacji w mieście, bo już dzisiaj jest problem z ulokowaniem dziecka w żłobku czy przedszkolu, a za kilka lat przeniesie się temat do szkół i czy nagle się nie okaże, że mamy po jednej szkole podstawowej, gimnazjalnej i średniej i nagle nie ma gdzie dziecka zapisać. To są jakby dwa pytania połączone w jedno. Mianowicie pierwsza część pytania sugeruje, że wcale nie mamy do czynienia z niżem demograficznym, tak to odczytuję. Otóż tu jestem w stanie zaoponować, ten niż demograficzny widać na wszystkich wykresach. Jeżeli chodzi o przedszkola, są wolne miejsca w przedszkolach. W różnych dzielnicach miasta. Dzieciaki chcą chodzić do miejskiego przedszkola numer 3, to jest na ulicy Piłsudskiego, prawda? Tak. I tam nie ma miejsc na przykład. Tamto przedszkole rzeczywiście jest dopełnione w tej chwili po wyłączeniu z eksploatacji tej szesnastki. Natomiast nikt nie broni, żeby te dzieci mogły chodzić do któregoś z przedszkoli osiedlowych, bo tam jeszcze są miejsca. Ja już nie mówię, żeby jeździć na Dąbrówkę. No są miejsca, ale jest pewna odległość, prawda? Jest pewna odległość, proszę Panią, i w tym momencie, jeżeli rodzicowi zależałoby na jakimś takim dziecku, inna rzecz, może w ten sposób. Miejsca w przedszkole to jedna sprawa, a marka przedszkola to druga sprawa. To jest tak jak ze szkołą. I nie wszyscy mogą pójść do najlepszego. No ale to jest tak jak ze szkołą podstawową. Wszyscy chcą iść do miejskiej szkoły podstawowej numer 5, bo tam jest basen. I wszyscy chcą iść do jakiejś przedszkola, bo ma jakąś określoną renomę. Ale miejsc nie zabraknie. Oczywiście. Pytanie kolejne jest dość trudne. Pytanie brzmi, czy Wydział Edukacji ma opracowany jakiś długoterminowy plan rozwoju, czy też krótki i nieprzemyślany plan, jak zarządzać piekarską edukację? I jeśli są to plany, to na czym zostało oparte, skoro nie ma konkretnych wyliczeń kosztów remontu, oszczędności, zagospodarowania później budynków? Pytanie brzmi, strzelacie Państwo w ciemno, a jeśli tak, to dlaczego i czy tak to powinno wyglądać? A jeśli nie ma tych planów, to dlaczego tymi dziećmi się tak tasuje w prawo, w lewo, raz w to, raz w tamto? Raz z gimnazja razem, raz osobno. Czy mamy jakąś koncepcję dalekosiężną? Oczywiście, że ją posiadamy. Pan zapytał od razu o szczegóły. Na razie panu, panie redaktorze, nie zdradzę, bo skoro na razie element tej koncepcji wywołuje aż takie emocje, to ja mówiąc o zmianach, które mogą nastąpić za 5 lat,
no, będę się wdawał w szczegóły. Wywołamy burzę już dzisiaj. Wywołamy burzę niepotrzebnie za wcześnie. Poza tym, tę koncepcję dalekosiężną modyfikuje to, co się dzieje w kraju. Przecież zmiany polityczne, zmiany rządów są również modyfikowane. Na przykład wejście w życie bonu oświatowego znowu zmodyfikuje. Zupełnie zmieni tę koncepcję. Jest. Nie robimy niczego w ciemno. Druga część... Ale trzymacie Państwo rękę na pulsie. Oczywiście. Staramy się. Po to jesteśmy. Staramy się. Po to jesteśmy, tak jak powiedział Pan Naczelnik. Ludzie przychodzą z pracy zmaltretowani psychicznie, rodzice nie wiedzą, do której szkoły nachodzić dzieci. O zmianach klas i szkół dowiadują się 1 września. To celowe, zaplanowane działanie. Nie ma takich. Nie, życiu nikt nigdy w życiu by nie zaplanował, żeby celowo 1 września zmaltretowanym i zmęczonym rodzicom zafundować taki prezent. Więc na pewno to nie jest celowe działanie i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ale zdarzyło się. Chociaż no, czuję podtekst tego pytania i nie odnosi się on do koncepcji w tej chwili, którą na dzień dzisiejszy staramy się Państwu przekazać. Podejrzewam, że chyba się odnosi do tej sytuacji, o której już było wcześniej mówione. Tak, o łączeniach klas i cały czas klas. Pytanie konkretne do koncepcji. Czy miało to sens z wielką pompą nadawać szkole sztandar imię Jana Pawła II, po czym po 2 latach podejmować uchwałę o likwidacji, tudzież powiedzmy połączeniu szkoły? Więc, chyba, że będzie zespół szkolno-przedszkolny imienia Jana Pawła II. Pan stwierdził, że jakby postawił Pan znak równości pomiędzy łączeniem a likwidacją. To nie jest. To nie są. Czyli gimnazjum Jana Pawła II będzie istnieć dalej. Dokładnie. Jeżeli dojdzie do połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum, to powiedzmy tak, żeśmy przedtem sobie gdybali, jak Pan tutaj sugerował, Panie redaktorze, to na przykład jest zespół szkolno-gimnazjalny, w którego skład wchodzi Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Miejskie Gimnazjum nr 3 imieniem Jana Pawła II. Można sobie wyobrazić, że rady pedagogiczne, oczywiście wspólne na posiedzeniu, dojdą do wniosku, że imię tego gimnazjum może objąć cały zespół, ale to już będzie decyzja przyszłej społeczności. Ale oczywiście w sytuacji, kiedy zostanie podjęta taka decyzja przez Radę Miasta. W lutym tego roku pojawił się pomysł połączenia szkoły zawodowej zespołu szkół nr 2, potem temat nagle jakoś zniknął. Czy odłożono go na później? Co się stało z tamtym pomysłem? W tej chwili nasza poniekąd wrócił. Wrócił, zakłada to połączenie. Ale w innym miejscu. Też nie przesądzamy, gdzie ono ma być w tej chwili. Po to rozmawiamy z radami pedagogicznymi, wysłuchujemy argumentów, żeby uszczegółowić ten nasz pomysł. Państwu się przyznam, że miałem pewne preferencje co do usytuowania zespołu szkolno-gimnazjalnego. Wynikające, powiedzmy sobie, z moich przemyśleń. Wizyta w szkołach, rozmowa z nauczycielami, z rodzicami, te moje preferencje zmodyfikowały. Wydawało mi się, że one są oparte na racjonalnych jakichś przesłankach i wyliczeniach i faktach. Wizyta, spojrzenie z innej strony, obejrzenie budynku konkretnych pomieszczeń powodują, że na bieżąco się to modyfikuje. Zespół szkół nr 2 Pan obejrzał już? Bo tam zespół szkół nr 2 już Pan oglądał, bo tam właśnie nauczyciele w tej chwili zachęcają do wizyt i oglądania. No, mieliśmy przyjemność już oglądać, owszem, nie tak może szczegółowo, że chodzić po klasach i dokładnie oglądać każdą klasę z osobna, bo proszę Państwa, no, każdy dyrektor szkoły stara się o swoje pracownie i podejrzewam, że w momencie, do której ja szkoły przyjdę i pooglądam pracownie, to one będą naprawdę na wysokim poziomie, nie tylko w zespole szkół nr 2. Tutaj były również brane inne rzeczy pod uwagę i podejrzewam, tak myślę, że z tego powodu też w pewnym momencie od tej koncepcji wcześniej się odsunięto, bo z tego co pamiętam, to zasadnicza szkoła zawodowa była taka koncepcja, miała być przeniesiona do zespołu szkół nr 2, ale tam chyba też chodziły również inne sytuacje, jeżeli chodzi o prawne, remonty i tak dalej. I tutaj w tej chwili jesteśmy właśnie na etapie już takiego uszczegółowienia i sytuacji prawnej, jeżeli chodzi o grunty na dzień dzisiejszy. Także wszystko będzie przygotowane dla radnych do analizy. Skoro zmiany są przemyślane, to dlaczego był konkurs zasadniczy szkoły zawodowej? Skoro było planowane połączenie, teraz mamy do czynienia z przypadkiem nadmiaru dyrektorów. Nie ma czegoś takiego jak nadmiar dyrektorów. Jest to naprawdę czasami jakieś takie, no nie wiem, dziwne pojęcie. Ja ostatnio też usłyszałam i to już w takiej rozmowie poza radą pedagogiczną. No dobrze, ale co to będzie z naszym dyrektorem? Przecież on będzie bez pracy.
proszę Państwa, nie, każdy dyrektor, nie, ale właśnie, każdy dyrektor przede wszystkim jest nauczycielem, więc na pewno nie straci pracy, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o konkurs zasadniczy szkoły zawodowej, to on wynika też z przepisów. Odszedł pan dyrektor zasadniczej szkoły zawodowej na emeryturę i w tym momencie ogłasza się konkurs na dyrektora szkoły. Owszem, można powierzyć, pan prezydent może powierzyć obowiązki dyrektora szkoły nie dłużej niż na pół roku. Bez konkursu. Bez konkursu. Więc jeżeli by się to stało na przykład z dniem 1 września, to pół roku kiedy mija? No zawsze można by to jakoś przeciągnąć, mamy takie przykłady. Nie, ja mówię o czymś zupełnie innym i ja mówię poważnie i tutaj ja nie mówię o tych przykładach, ja mówię w tej chwili o edukacji, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o edukację, jest pół roku powierzenia obowiązków, po pół roku zgodnie z przepisami musi być ogłoszony konkurs. Rozumiem. Więc to nie jest, nie ma nadmiaru dyrektorów, nikt żadnemu dyrektorowi nie zrobi. Okay. To nie o to chodzi, to jest funkcja, określona funkcja. Na pytanie brzmi, jest, ale się nie musi mylić. Pytanie brzmi, jeśli nie ma w tej chwili dokładnych wyliczeń, to na jakiej zasadzie zostały przeprowadzone kalkulacje, że nikt nie straci pracy i czy obejmuje to również pracowników administracji i obsługi? Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przed likwidacją przedszkola nr 16, tam była likwidacja. Nie mówię, że było połączenie też zespołu szkolno-przedszkolnego, bo to nie tylko... I w tym momencie również powtarzaliśmy, że prawdopodobnie nikt nie straci pracy i nikt tej pracy nie stracił. Natomiast teraz wchodząc w szczegóły, nikt nie straci pracy na terenie miasta. Nie znaczy, że nie będzie musiał zmienić placówki. A więc tak zwany nadmiar nauczycieli czy też pracowników administracji obsługi będzie przesunięty razem z dziećmi do innych szkół. Te inne szkoły się troszeczkę bardziej wypełnią. Poza tym ci nauczyciele i pracownicy administracji obsługi będą wchodzili w miejsca na przykład odchodzących na emeryturę. I nauczycieli, i pracowników. I powinno się to wyrównać według założeń. Powinny. Koordynuję to naprawdę bardzo rzetelnie Wydział Edukacji i tutaj ja nie spotkałam się z przypadkiem, żeby jakikolwiek nauczyciel czy pracownik administracji obsługi stracił pracę. Zresztą na ten temat znowu żeśmy wiele razy rozmawiali na radach pedagogicznych. Tak samo uspokajając ludzi, bo wiadomo, bo to znowu powtórzę to, co przedtem, strach. Tak. Pojawiła się taka plotka, że w pustym budynku zespołu szkoły nr 2 pojawi się Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa i trzeba to natychmiast dementować, bo jeżeli się pojawi, to zupełnie tej szkoły, prawda? Od razu powiem, bo tak mi się teraz przypomniało, przepraszam, że się uśmiechnęłam, ale mam nadzieję, że to nikogo nie urazi, dlatego że jak była w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1, to usłyszałam, że budynek jeden jest przeznaczony na uniwersytet. I dlatego się czyli będzie miastem uniwersyteckim. Tak, dlatego się uśmiechnęłam, bo owszem, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa jest to szkoła, która już w sumie współpracuje na terenie miasta z zespołem szkół nr 1, już wcześniej, jak był dyrektorem zespołu szkół nr 1 pan Józef Porada. Później toczyły się rozmowy, jeżeli chodzi o Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, ale nie w tym przypadku o zajęcie jakiegokolwiek budynku, o sprzedaż jakiegokolwiek budynku. Nie ma żadnych rozmów dotyczących jakiejkolwiek sprzedaży budynku. A już na pewno nie ZTS numer 2. W ogóle, nawet, bo tutaj zaraz zostanie, że nie ZTS żadnego budynku. Na dzień dzisiejszy ta uczelnia tylko i wyłącznie chce spróbować otworzyć ośrodek zamiejscowy, coś takiego jak w Radzienkowie. Zresztą, to, jak Państwo pamiętacie, oni już próbowali w tym roku w jaki sposób zaistnieć na terenie Kielc Śląskich. Na chwilę obecną po prostu trwają dalsze rozmowy. Pytanie brzmi. Mogę? Ta szkoła próbowała otworzyć tutaj oddział informatyczny 15-30 osobowy. Nie udało się. Rozumiem. Po co jej budynek cały? Pytanie brzmi, na dzień dzisiejszy nie wiemy... Ale przepraszam jeszcze, bo tak zabrzmiało to tak bardzo dosadnie, nie udało się. Ja może tutaj tak w ogóle sprostowanie, nie udało się nie dlatego, że szkoła jest w tym momencie złą szkołą, to jest naprawdę bardzo... No na bór nie wyszło. Bardzo dobre, ale dlaczego nie wyszedł? To też trzeba sobie na to odpowiedzieć, bo może być później niedomówienie. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa jest naprawdę dobrą szkołą. Ona jest jedno z pierwszych miejsc w rankingach szkół niepublicznych. I można to sobie sprawdzić, jeżeli chodzi o te dane. A dlaczego nie wyszło w projekcie Piekara Śląskich? Dlatego, bo po prostu rozmowy, które zostały już takie konkretne, jeżeli chodzi o wejście, że tak powiem, na rynek piekarski, zostały za późno podjęte. Nie podejmuje się takich rozmów, powiedzmy, w czerwcu czy w lipcu, wówczas, kiedy młodzież już dokonała wyboru.
Czyli było więc dokładnie, więc tu nie chodzi o to, że nie było, coś było złego ze strony miasta. My jako miasto jesteśmy otwarci i chętnie no, widzielibyśmy, żeby jakakolwiek szkoła tutaj weszła, ale nie, na dzień dzisiejszy nie wiadomo tylko sprzedaży budynku. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, co zrobimy z budynkami, które zostaną uwolnione po koncepcji. Nie obawiacie się Państwo, że będą stały i niszczały i nie zostaną zadbane tak, jak to się w tej chwili dzieje, na przykład z budynkiem przedszkola nr 16, którym po roku dalej nie wiadomo, co dalej? Istnieje w tej chwili plan, który już powinien być zrealizowany, wyburzenia tego budynku, bo on od strony technicznej zagraża jakikolwiek tam przebywających osób. Natomiast Pan pyta o przeznaczenie budynków, które w tej chwili jakby w wyniku tej koncepcji będą puste. Trzeba je zagospodarować, trzeba to szybko zrobić, ale w tym momencie głos nie tyle my mamy, ile prezydent i Rada Miasta. A ja mam jeszcze pytanie, nie można, Pani redaktor, tylko tak króciutko do tego. Jest bardzo dużo potrzeb, jeżeli chodzi o miasto Piekary Śląskie i ja myślę, że jeżeli faktycznie by były te budynki w jakiś tam sposób, jak Pan to ładnie nazwał, uwolnione, to wydaje mi się, że na pewno będą jakieś decyzje pozytywne podjęte, żeby przypadkiem no, te budynki no, nie niszczały, bo to byłoby w tym momencie no, nieracjonalne. Jak władze miasta zamierzają zrekompensować wkład rodziców na rzecz każdej ze szkół i czy to ma być motywacja dla rodziców, że pomalowali klasy we własnym zakresie, a teraz muszą je opuścić? Chcielibyśmy zrekompensować ten wkład rodzicom budynkami dostosowanymi do połączenia, do tej naszej koncepcji, a więc wyremontowanymi. Ja mam takie inne pytanie. Jeżeli na przykład dojdzie do referendum w szkołach i rodzice, grono pedagogiczne, nawet uczniowie powiedzą nie, cztery szkoły powiedzą nie z różnych przyczyn, bardziej racjonalnych, bądź mniej racjonalnych. Czy władze miasta i tak podadzą projekt pod obrady Rady Miasta? Nie zakładamy referendum przede wszystkim. No, pierwszy raz w ogóle słyszę takie sformułowanie. Nie, ale na tej... ja mówię o takim referendum szkołą na przykład. My w tej chwili rozmawiamy, przedstawiamy określoną koncepcję, wstępną koncepcję. Przede wszystkim wie Pani dobrze o tym, Pani redaktor, że oczywiście, że będzie, czy to będzie referendum, czy to będą spotkania, powiedzmy uczestniczyliście w nich i wiecie dobrze, jaka jest opinia. Wszędzie, gdziekolwiek byliśmy, wszyscy rozumieli sytuację. Proszę na to zwrócić uwagę, tak, oczywiście potrzebne są oszczędności, musimy cokolwiek zrobić. Oczywiście nawet połączenia też były brane pod uwagę, zespół szkół nr 2, łącznie z zasadniczą szkołą zawodową jak najbardziej, ale zawsze się rozbijało gdzie. Czyli ja nie wierzę, to po jednym spotkaniu z rodziców, rodzice powiedzieli, zresztą to było w gimnazjum nr 3, gdzie powiedziano, że oczywiście, że oni są przeciwko. Ja bym była naprawdę bardzo zaskoczona, gdybym po spotkaniu rodziców usłyszałam nagle, że tak, proszę Państwa, to jest przepiękne, wspaniałe i tak dalej. Robimy wszystko, żeby nikogo nie skrzywdzić i chcemy zminimalizować i w ogóle jakąkolwiek taką sytuację, która mogłaby być no, negatywnie wpłynąć na nas po prostu, na mieszkańców Piekar Śląskich. I mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy i rozwialiśmy Państwa wątpliwości, odpowiedzieliśmy na pytania. Będziemy stawiać kolejne w miarę jak koncepcja będzie nabierała kształtu, a gościem przesłuchania była Pani Wiceprezydent Jolanta Gottwald i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Marek Kapica. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo.